Cześć. Jak widzicie, u mnie szafka bez drzwiczek, bez boków. A to dlatego, że dzisiaj postanowiłem w końcu wymienić Sampa na większego, który tutaj stoi i czeka. Również wiaderka, bo muszę trochę wody pospuszczać z akwarium, a mianowicie spuścić tyle się da z akwarium wody i przysunąć go mniej więcej centralnie na środek. Dlatego lampa również musi polecieć i cała woda z Sampa out, wszystkie media filtracyjne, któreś wiaderko. Oczywiście musimy wodę spuścić z Sampa i wszystko, co jest dookoła, uprzątnąć. Te profile, to wszystko, również te moje sprawy są na akwarium, buteleczki z chemią. I będziemy to działać, mam nadzieję, że się wyrobię. Tu już jest godzina prawie pierwsza po południu. No ale cóż, noc długa, damy radę. Także Samp jest tutaj. Lekko go zmodyfikowałem od ostatniego razu. Jak widzicie, te wszystkie przegrody są niższe. To sobie pomyślałem, a po co mi takie wysokie przegrody, jak i tak woda będzie poniżej górnej krawędzi dość sporo. Po co to mieć taką wysoką przegrodę i zabierać sobie miejsce do robienia czegokolwiek przy Sampie. Ta pierwsza komora jest największa, bo niestety, ale skimmer, który tam stoi, zajmuje trochę miejsca i te dwie komory na naturalną skałę plus tutaj, tak jak mówiłem, szczepkarium i ostatnia komora powrotu. Również jak widzicie, dokleiłem taką białą mleczną, biała pleksa, plastik. Wkleiłem to do, skleiłem to razem z pleksą, no taki klej, który, czy no klej ten sam, który użyłem do klejenia Sampa, dość mocny, normalnie jak szkło, fajny klej. I przegrody już są wklejone delikatnie na silikon, trzymają się i spełniają swoje funkcje. Przedwczoraj wrzuciłem go na dwór, nalałem wody, postał całą noc, nic nie cieknie, także czas na przeniesienie go w tamto miejsce. To wszystko muszę usunąć i powoli to robić, a raczej nie powoli, szybko, jak najszybciej, aby puścić obieg z powrotem, żeby nam biologia nie ucierpiała. Ok, późno, biorę się. Nad czym się zastanawiasz? Jak się do tego zabrać? Co odłączyć najpierw, żeby to szybko poszło? Teraz muszę wyciągnąć roller mat. Muszę wyłączyć obieg na chwilę, wyciągnąć roller mat, puścić obieg. I dopiero jak zdemontuję tam to wszystko, dopiero będę mógł odłączyć całkowicie obieg, spuścić trochę wody z akwarium. Będzie cały czas pewnie kapać. Odłączyć tylne rurki. I szybka akcja wymiany Sampa i przesunięcie akwarium w prawo tam 10 cm, 15. Także nad tym myślę, ale już powoli jestem na końcu myślenia. No dobra, biorę się dalej.
progres prac. Udało mi się przesunąć to akwarium, nie było łatwo. Jak widzicie, wszystko wymontowane, prawie wszystko. Teraz się biorę do sampa. Będę jakąś pompką wypompowywał wodę z niego. Z akwarium musiałem spuścić ponad połowę wody, bo inaczej nie szło go ruszyć. Ale już ta operacja szybko się udała. Dolałem wody z powrotem, puściłem jeden cyrkulator, niech miesza wodę. I teraz biorę się za wodę w sampie i szybka wymiana sampa, zalewanie, podłączanie i przeróbka hydrauliki. Kolejny etap za mną. Nie było łatwo. Kurczę, namęczyłem się troszeczkę tam z tym sampem, ale już nowy samp na miejscu. Hydraulika czeka na podłączenie i jakieś tam przeróbki. I do przodu. Wieczór. Myślałem, że to szybciej minie. Mam nadzieję, że biologia nie padnie, bo media wszystkie filtracyjne w wiaderku leżą zalane wodą. Mam nadzieję, że przez te 5 godzin nic im się nie stanie. W akwarium cyrkulacja chodzi, także uciekam szybko podłączać hydraulikę. Możecie usłyszeć, woda się już przelewa. Woda wlana, wszystkie media filtracyjne, jakie miałem do przedniego sampa, wylądowały tutaj. Widzicie kulki Max Specta, Matrix i głównie to mam. I Siporaxu chyba mam, jeden mały woreczek i węgiel również. Jeszcze roller mat nie podłączony do prądu, także jeszcze troszeczkę wody mi brakuje, ale dorabiam, także tak to wyszło. Jeszcze dużo roboty mnie czeka w podłączeniu wszystkiego, zrobienie dolewki, zamontowanie dolewki. Nie wiem, czy dzisiaj się wyrobię z tym, zobaczymy, już jest późna godzina. Także wyszło to tak, chyba nie najgorzej. I zeszło mi się z zwykłymi problemami około 4 godzin. Także działam dalej. Okej, ja mam na dzisiaj dość. Wszystko jest podłączone. No nie wszystko. Skimmer nie podłączony, ale ogólnie roller mat podłączony. Wszystkie media na miejscu. Zeowit jeszcze nie podłączony, ale to jutro muszę skoczyć do sklepu budowlanego. Tutaj się nazywa to Home Depot. To jest taki sklep jak w Polsce Castorama czy Obi. I kupić 3/4, 2 kolanka, bo niestety pozycja zeowitu się zmieniła i nie mam rady dzisiaj go podłączyć. Jest godzina późna. Na dzisiaj koniec. Jutro jeszcze zrobię szybki update, jak to wszystko wygląda finalnie. Także na dzisiaj tyle, do jutra. Dzień następny. Okej, lepiej nie będzie niż jest na chwilę obecną. Także robimy final look, jak to wszystko wygląda. Tutaj z lewej strony te reaktory, jeden jest z pochłaniaczem CO2. Jeszcze go nie podłączyłem do nowego skimera. Na razie nie podłączę, zobaczę jak specha. Bo ten skimerek, co tu widzicie, naprawdę mała bestia. Fajnie pieni. No, inna klasa tego, co miałem wcześniej. Wcześniej miałem Aquamaxa. Taki. Nigdy nie byłem z niego zadowolony. Ten widać, że niezły jest. Ale okej. Tutaj z lewej strony jeszcze mały mes z kablami, ale to w miarę czasu. Dziś może w przyszłym tygodniu zrobię jakiś panel i te kable wszystkie poukładam. Jak widzicie, ta komora całkowicie pusta. To jest komora na
szczepki w przyszłości. Ta komora wypełniona całkowicie mediami filtracyjnymi. Tutaj jeszcze spróbuję upchać moją naturalną skałę, którą kupiłem ze 3 tygodnie temu i się moczy. Oczywiście wyląduje większa dolewka. Na chwilę obecną jest to dolewka malutka. To wszystko będzie przerobione w przyszłym tygodniu i będzie dolewka 3 razy większa niż ta jest. Także w lecie ta dolewka, która tutaj jest, tutaj wchodzi obecnie 2 galony wody, czyli prawie 8 litrów wody. I powiem tak, jak było ciepło w lecie, to niecałe 2 dni i 8 litrów wody poszło. Weter tak zwany. Teraz będzie większa dolewka, więc wystarczy mi na 3 razy dłużej w lecie, a w zimie to nawet i 4 razy dłużej. Reaktor na zeowit zamontowany. Nowe kamyki, akurat był czas, ponad 7 tygodni, także nowe kamyki dzisiaj wylądowały w reaktorze. U mnie prosta dolewka, jak widzicie, dolewka grawitacyjna. Nigdy żadnych problemów z nią nie miałem. Jak dla mnie najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o dolewki, grawitacyjna. Minus taki, że musicie gdzieś upchać zbiornik na dolewkę ponad poziom wody w sampie. Jedyny minus, ale coś tam można zawsze jakieś miejsce wygospodarować. I zapominacie, żadnych problemów z tym mieć nie będziecie. Tutaj żółta to jest sonda od pH. Obecnie pH u mnie 8,2, wieczorem pewnie skoczy do 8,5, tak ostatnio bywało. Reaktor, widzicie, małe przeróbki nastąpiły jakiś czas temu. Teraz wam pokażę, jak to działa. Tak to działa. Zobaczcie, jak fajnie telepie kamykami. Ustawione mam na 3 razy dziennie, po 2 minuty. Myślę, że wystarczy. To już fajnie telepie. Wcześniejsze rozwiązanie, co miałem, jak widzieliście, bardzo słabo się spisywało. To rozwiązanie dużo, dużo lepsze. Także tak przedstawia się finałowe rozwiązanie, jakie zastosowałem w moim sampie. Kilka prostych rzeczy. Tutaj jeszcze będzie miejsce na jakieś rzeczy. Z drugiej strony panel, cała elektronika. I tak to się przedstawia. Zajęło mi się to prawie 2 dni. Wczoraj od 12 do prawie 9 wieczorem i dzisiaj ze 3 godziny rano jeszcze w sklepie byłem po kilka rzeczy. Także z sampa jestem zadowolony. W końcu poziom wody taki, jaki powinien być. Sporo niższy. We wcześniejszym to naprawdę, jak zatrzymałem pompę i wszystko z pudełka przelewowego z komina, jak spłynęło, to tak brakowało ze 4 cm do krawędzi sampa. Także było na granicy. Tutaj jest dużo, dużo fajniej. Poziom wody sporo niższy, taki jak jest potrzebny dla odpieniacza. To jest 7, prawie 8 inczy. Także jestem zadowolony z tego sampa. Warto było go wymienić. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.